Cześć, jestem Bartek ze Skalnika. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co zabrać na wędrowny spływ kajakowy. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że wędrowny spływ kajakowy ja rozumiem jako spływ kilkudniowy, tygodniowy, taki, na którym gdzieś będę musiał spać, biwakować, na czymś będę musiał gotować i jakoś wszystkie rzeczy na kajaku będę musiał przewieźć. Pamiętajcie też, że wszystkie rozwiązania i rzeczy, jakie tutaj zobaczycie, są to rzeczy, które ja lubię zabierać, które mi poprawiają komfort, więc jest to bardzo subiektywna opinia. Pierwsza i najważniejsza rzecz, jaką ja przygotowuję sobie na spływ kajakowy, to worki wodoszczelne. Można oczywiście wybrać jeden, dwa bardzo duże worki lub, tak jak ja lubię robić, więcej worków mniejszych. Dzięki temu mogę podzielić sobie mój sprzęt i na przykład w takim grubszym worku trzymać śpiwór, matę, namiot, tak żeby mieć to w jednym miejscu i dobijając na miejsce, idąc na biwak, biorę po prostu najpierw rzeczy biwakowe w jednym worku. Lubię także, kiedy te worki mają okienko i mogę bez problemu zobaczyć, co jest w środku. Drugim rozwiązaniem, żeby wiedzieć, co gdzie jest, są kolory worków. Na przykład wiem, że w czarnym mam odzież i apteczkę. Drugą zaletą posiadania wielu mniejszych worków jest to, że łatwiej to wszystko spakować w kajaku, dlatego że i przód, i tył kajaka zwężają się, więc jeden duży worek nie wchodzi tam do końca. Oprócz worków transportowych na rzeczy, które mam gdzieś pochowane, mam jeszcze ze sobą dwa worki. Jeden taki mały na rzeczy podręczne, których będę chciał używać i mieć je zaraz przy sobie. Będę miał tam pewnie portfel, będę miał tam powerbank czy telefon. A dodatkowo mam na szyi pokrowiec na telefon czy inną elektronikę, dlatego że telefonem będę robił zdjęcia, będę się kontaktował na przykład z ostatnią osobą z grupy, czy sprawdzał mapę. Ja najbardziej lubię spływy w dzikie miejsca, na dzikie rzeki. I tak 2 lata temu wybrałem się na spływ kajakowy na rzekę Gałję, gdzie wszystkie rzeczy do biwakowania musiałem mieć ze sobą. Wybrałem namiot Opalus 3, 3-osobowy, dzięki czemu mogę dogadać się z 2 osobami jeszcze na spanie w jednym namiocie. Jest on stosunkowo lekki, bo waży tylko 2 kg i 300 g. Ma natomiast bardzo duży przedsionek, który zapewni mi odrobinę komfortu na biwaku po całym dniu siedzenia w kajaku w jednej pozycji. 2 rzeczy, których będę potrzebował jeszcze na biwaku, to coś pod siebie. Ja wybieram matę samopompującą, dlatego że jest mniejsza, zajmuje mniej miejsca niż karimata, a o wszystkich różnicach między różnymi rzeczami do położenia pod siebie opowiedziałem Wam już w innym filmie. Dodatkowo biorę jeszcze śpiwór, najchętniej syntetyczny, dlatego że będę poruszał się w środowisku wodnym i gdyby tak się stało, że śpiwór się zamoczy, zawilgotnieje, to syntetyczny sprawdzi się lepiej. Ostatnia rzecz, jaką zabieram w zakresie biwakowania na spływ kajakowy, to tarp. Można go rozwiesić znacząco wyżej niż dach namiotu, dzięki czemu w czasie deszczu można pod nim po prostu stać. Ten tarp od Nature Hike'a służy także jako poncho, także jeżeli będę zmuszony płynąć w trakcie deszczu, założę poncho na siebie i będzie mi przyjemniej. Kolejna kluczowa rzecz na spływie kajakowym to kuchnia turystyczna. Tak jak w przypadku namiotu, staram się dogadać z większą ilością osób na wspólne gotowanie. Jeżeli mi się to nie udało i muszę gotować sam, zabieram kuchenkę minimalistyczną, taką jak FMS 300 Titanium, po prostu będzie mała i lekka. A jeżeli się dogadałem, a zwykle się dogaduję, zabieram kuchenkę większą, na przykład FMS 105, która będzie stabilniejsza i wygodniej będzie gotować na dużym garnku. Zestawy garnków, tak samo jak kuchenki, wybieram ze względu na to, dla ilu osób będę gotował i tutaj z pomocą przychodzi mi Fire Maple z zestawami Feast. Po ugotowaniu pysznego posiłku na spływie warto go do czegoś przełożyć i czymś go zjeść, dlatego zabieramy zawsze kubki, sporki, jakieś miseczki. To wszystko można znaleźć w zestawie od Light My Fire Meal Kit Bio. Żeby mieć na czym ugotować, zawsze na spływ zabieram butlę gazową. Jeżeli jednak będzie tylko taka możliwość, będę gotował na ognisku. Dodatkowo mam zawsze ze sobą nóż czy scyzoryk. Scyzoryk zapewni mi nóż, dodatkowe narzędzia oraz kluczowy na spływie kajakowym korkociąg. Do gotowania będę potrzebował także wody, najchętniej czystej wody, dlatego mogę wieźć ze sobą butle 5-litrowe z wodą lub po prostu wodę filtrować. I tutaj stosuję 2 rozwiązania. Jedno rozwiązanie to butelka z filtrem, którą będę filtrował sobie wodę na bieżące potrzeby w czasie płynięcia, a drugie najczęściej, które zabieram na całą ekipę, która jedzie na wyjazd, duży filtr obozowy, którym będę mógł przefiltrować wodę dla całej ekipy do gotowania. Dodatkowo, żeby tę wodę przynosić do obozu, zwykle zabieram ze sobą jeszcze takie malutkie wiadro, którym z rzeki tą wodę przyniosę.
Jeżeli jesteśmy przy garnkach turystycznych, no to trzeba się zastanowić, co do takiego garnka na spływie kajakowym włożyć. Przygotowując się do spływu, sprawdzam trasę i ilość sklepów czy miast, w których takie zapasy żywności świeżej będzie można uzupełnić. Jeżeli jest tego mało, zabieram żywność liofilizowaną, suszoną. Jeżeli jest tego więcej, tych lewizjatów zabieram mniej i na bieżąco uzupełniam zapasy. Kolejna rzecz, o jaką trzeba zadbać na wyjeździe turystycznym, jakim jest spływ kajakowy, to higiena. Dlatego przede wszystkim zabieram ze sobą ręcznik szybko schnący, dlatego że będzie lekki i będzie szybko sechł, a ja będę go bardzo często używał. Dodatkowo kosmetyczkę, najchętniej taką, która ma wiele funkcji w jednej, jak ta z Nature Hike'a. Możecie o tym przeczytać w opisie produktu. Dodatkowo zabieram ze sobą krem z filtrem, dlatego że będę cały czas narażony na promienie słoneczne oraz jakiś środek odstraszający komary. Na spływach letnich komary to prawdziwa zmora, więc wybieram jak najmocniejszy spray przeciwko komarom. Ostatnia rzecz, którą czasem zabieram, czasem nie, to prysznic solarny. Daje odrobinę komfortu i nie trzeba się wtedy kąpać w rzece, tylko można nabrać wody, ogrzać ją w prysznicu solarnym i na spływie w dziczy wziąć ciepły prysznic. Doświadczenie spływowe pokazuje, że nie trzeba zabierać zbyt dużo odzieży, wystarczy dosłownie kilka sztuk, w tym jakaś dobra kurtka przeciwdeszczowa, ale zawsze należy zabrać czapkę na głowę. Jesteśmy bardzo długo narażeni na promienie słoneczne przez cały dzień i można zwyczajnie dostać udaru, więc zawsze zabieram ze sobą albo czapkę, albo kapelusz. To, co też zabieram ze sobą zawsze, to sandały turystyczne. Te sandały będą służyły mi jako obuwie do wchodzenia do wody, klapki pod prysznic, jako po prostu jedyna moja para obuwia. Niedawno jeszcze zabierałem ze sobą buty, ale na ostatni spływ zabrałem już tylko sandały i w zupełności wystarczyły. Ostatnia rzecz, bez której nie ruszam się na spływ, to apteczka turystyczna. Zawsze ją mam, dlatego że zdarzają się obtarcia, przecięcia, jakieś inne uszkodzenia i na każdym spływie do tej pory przydała się w jakimś zakresie. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym filmie i spływam, a raczej jadę na spływ kajakowy, w tym roku chyba jednak w Polsce, a nie za granicą. Dajcie znać, gdzie Wy spływacie, na jakich rzekach i która była do tej pory najfajniejsza. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!